Witajcie moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Overlord. Tak, w ostatnim odcinku opróżniliśmy tamtą kopalnię, która się nazywa Błyszcząca Kopalnia. No cóż, sporo kasy dostaliśmy za to, 20 tysięcy z 5 tysięcy, jeśli się nie mylę. No. I teraz tak. Osiem tych. No dobrze, i teraz może... Wszyscy! Dobrze, teraz ekipę mamy. No dobrze. Dla ciebie. Dla mnie. Aha, tu jest już zaznaczone naszą flagą, że tam już byliśmy. Miotacze ognia! Upieką wszystko na chrupko! Założę się, że będą wyjątkowo skuteczne przeciw tym ślimakom. Musisz jednak wiedzieć, panie, że te czołgi bywają wyjątkowo niestabilne. Się teraz zastanawiam właśnie. Jak go zabić? Łoch! Dobrze, czy oni... Rozumiem. Ten wróg będzie dosyć ciężkim wrogiem, gdyż ma dwie butelki na plecach i każda butelka jest eksplozywna. Jak widzieliście, rozbiłem jedną butelką, to jedną butlę rozbiłem, to zabiła mi połowę armii. Czerwoni! Dosyć niebezpiecznie to jest, więc muszę znów odświeżyć. Czerwoni! Brązowi! Brązowi! Oznacza to, że rzeczy czerwonych będę potrzebował czerwonych. Niebiescy! Brązowi! Dobrze, mam wszystkich teraz. Brązowi! Wszyscy! Zieloni! Niebiescy! Niebiescy! Zieloni! Jeśli dobrze to rozumiem, czerwoni są odporni na wszelki ogień, więc to są jedyni nasi słudzy, którzy bez większych komplikacji powinni zniszczyć ich. Wszyscy! Zieloni! Czerwoni! O, drzewko się też pali. Wszyscy! A, rozumiem już, o co biega. Chodźcie tutaj. Teraz powinno to działać.
zadziałać. Chyba zrobiła się już szpara. O! Krasnoludy zawzięcie strzegą swych rytuałów ważenia piwa. Ten fort pewnie strzeże browar. Uuu, browar! Teraz się zastanawiam, gdzie są. Tam jest artefakt. I się zastanawiam, czy jacyś kuszcicy z nich tu są. Ale ja myślę, że wszyscy tutaj. Aaa! Autozapis. To może być problematyczne. To będzie problematyczne właśnie. Ale widzę, że ogniści mogą jakoś z nim sobie poradzić. Zieloni! Czerwoni! O, o, o. Zabili tego chłopa, nareszcie zabili. Brązowi! Brązowi! Czerwoni! Zieloni! Wybierz wszystkich! No dobrze. Z tej odległości chyba nie powinno nam zrobić to szkody, ale chyba się zaraz... Dorzucił on tutaj? Wszyscy! Zieloni! Wybierz wszystkich! Chwilka, teraz wezmę tylko samych czerwonych. Teraz ty... No.
A, ja już wiem, o co pochodzi tutaj, już wiem. No rzuć kolejną, ja już chyba wiem, o co tu biega. No! O, nie miało to tak wyjść, zginął się. Dobrze, wezmę sobie teraz 7 brązowych. 7 zielonych. Czerwoni! 4 czerwonych i 2 niebieskich. Wszyscy! No. Czerwoni! Co to jest, generał? Wszyscy! Wszyscy! No dobrze, idziemy dalej, bo tu i tak nic nie znajdziemy więcej. No, ja chcę tu minę zaznaczyć. Będą! A, będzie triple kill. Nie, kwadra. No i go zabiję tylko. Yeah.
O! Ci zabiją tego. Teraz chwilę tu odczekam i popatrzę sobie, jak krasnoludy się grillują. Chociaż. O, gdzie to wylądowało? Niebiescy! Wybierz wszystkich! Cholerny miotacz. No. Dobrze, ta część drogi stoi już otworem, ale teraz idziemy. O. O, może to wyjść. No dobrze, idziemy dalej. Nie będę nikogo tutaj ofiarował. Posąg bogini matki! Skradziony! Oni zmuszają nas do pracy przy budowie nowej świątyni. Na mapie jest jakaś nowa świątynia zaznaczona.
od pewnego czasu pracuję nad, powiedzmy, przebiegłym planem. Nie będę jeszcze zanudzać cię szczegółami, ale musimy się dostać do tego posągu. Więc to idzie na plac... Plac budowy... No, plac budowy świątyni. I właściwie... mały kat.